Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Chwilę po tym, jak skończę mówić kazanie, rozpocznie się wyznanie wiary. I w pierwszym zdaniu tego wyznania wiary powiecie: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Bóg jest tym, kto jest wszechmogący, a jedną z cech Jego wszechmocy jest to, że potrafi stwarzać. Biblia i idąc za nią teologia, to słowo stwarzać odnosi tylko do Pana Boga. Tylko On ma moc stwarzania. Tylko On ma moc sprawić tak, że jest nic i nagle pojawia się coś. My jako ludzie co najwyżej mamy moc tworzenia, przekształcania jednych rzeczy w drugich, jak chociażby te ławki, w których siedzicie w tym momencie. Kiedyś był las, przyszli drwale, wycięli drzewa, dali najpierw do tartaku, żeby pociąć na deski, potem do stolarza, obróbka drewna, pozbijanie, polakierowanie i teraz można wygodnie siedzieć. Natomiast nim pojawiły się ławki, najpierw musiały być drzewa. Żaden człowiek nie ma takiej mocy, żeby pstryknięciem palcami po prostu sprawić, że ławki się pojawią. Bóg tak ma. On stwarza z niczego. I tak naprawdę On nawet nie potrzebuje pstrykać palcami, bo jak pokazuje Księga Rodzaju, ta Jego wszechmoc i stworzenie dokonuje się przy pomocy słowa. Bóg stwarza mówiąc: niech pojawi się światłość i pojawiła się światłość. Niech się stanie ziemia i pojawiła się ziemia. Niech pojawią się zwierzęta i na świecie pojawiły się zwierzęta. To jest niezwykła cecha wszechmocy Bożej, że Bóg, aby dokonać wielkich rzeczy, wybiera rzeczy bardzo proste, właśnie chociażby takie jak słowo. My się słowami komunikujemy na co dzień. Ja teraz do was mówię słowa, natomiast moje słowa nie mają takiej mocy, wasze słowa też nie mają takiej mocy. Tylko słowo Boga ma moc stwarzać coś z niczego. Bóg wybiera to, co kruche, to, co delikatne, to, co niepozorne, po to, żeby dokonać wielkich rzeczy. I kiedy Jezus chodził po ziemi, to
Wiele cudów, które uczynił, pokazywały właśnie te cechę, że Jezus mówi i tworzy rzeczywistość. Przychodzili do Niego chorzy i Jezus wielu z nich uzdrawiał po prostu mówiąc. Przyszedł trędowaty i mówi do Niego: Panie, chcę, żebyś mnie oczyścił. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus mówi: chcę, bądź oczyszczony. I człowiek odzyskał zdrowie. Kiedy spotkał 10 trędowatych, to nawet im nie powiedział: chcę, żebyście byli oczyszczeni, tylko powiedział im: idźcie, pokażcie się kapłanom. I oni w drodze zostali oczyszczeni. Jest też spotkanie z Piotrem. Kiedy Piotr całą noc łowił ryby, nic nie złowił, Jezus mu mówi: zarzuć sieć po drugiej stronie łodzi. A Piotr mu odpowiada: Panie, całą noc pracowałem, ale na Twoje słowo zarzucę sieć. I wtedy wydarza się cud. Bóg potrzebuje czegoś tak bardzo, bardzo prostego, jak słowo. I to jest coś, co my, ta wiara w stwórczą moc Boga, w stwórczą moc Słowa Bożego, to jest coś, co my przechowujemy w liturgii. Tuż przed przyjęciem Komunii Świętej padają słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ważne to jest, żebyśmy my w sobie taką wiarę pielęgnowali, że Słowo Boże czytane w trakcie liturgii to nie jest byle jakie słowo, tylko właśnie Słowo Boga, które ma moc stwarzania. Słowo, które ma moc. Chociaż jest takie niepozorne. I poza tymi cudami, w których Jezus używał po prostu słowa, są też chociażby takie cuda, jak opisane dzisiaj w tej Ewangelii, gdzie Jezus do nakarmienia 5000 ludzi używa 5 chlebów i 2 ryb. Ale to znów jest coś bardzo niepozornego. Nie, żeby sobie to tak uświadomić, co to jest te 5000 ludzi, nie? W stosunku do tych 5 chlebów, 2 ryb. Nas tu jest zdecydowanie mniej. Ja sądzę, że każdy z was doskonale to wyczuwa, że 5 chlebów i 2 ryby to by nie starczyło na to, nawet żeby nas wszystkich nakarmić. Żeby sobie uświadomić te dysproporcje. Kardynał Ryś, kiedyś komentując ten fragment, on mówił, żeby do tych 5000 mężczyzn, o których tak wspomina Ewangelia, żeby dołożyć statystyki Kościoła katolickiego z dnia dzisiejszego, znaczy z dzisiejszych czasów, że mniej więcej na jednego mężczyznę w Kościele przypada 3-4 kobiety. 5000 mężczyzn, doliczyć do tego 15-20 tysięcy kobiet, ich mara dzieciaków. Przy Jezusie zgromadziło się małe miasteczko. On do apostołów mówi: słuchajcie, dajcie im jeść. Spróbujcie poczuć ten dramat apostołów, że oni nawet by chcieli, ale oni mają tylko 200 denarów. Oni mają tylko 5 chlebów, 2 ryby. Nikt by nie pomyślał, że to jest wykonalne. Nikt by nie pomyślał, że to się da. Bóg pomyślał i się dało. Właśnie to jest to, że Bóg do czynienia wielkich rzeczy, to jest Jego metoda działania, Jego sposób funkcjonowania, Jego sposób objawiania siebie. Że wybiera rzeczy, na które nikt inny by nie zwrócił uwagi. Rzeczy, które są bezsilne. Rzeczy, które nie mają szans na powodzenie. On to wybiera, by objawić swoją wszechmoc i swoją moc stwarzania. Weźmy chociażby to, w czym uczestniczymy. Eucharystia, Komunia Święta, hostia, którą przyjmujecie do ust czy na rękę, którą my jako księża trzymamy w dłoniach, ona jest półprzezroczysta. Jest taka delikatna, że można ją złamać 2 palcami. Nie trzeba do tego, żeby złamać hostię, trzeba użyć mniejszej siły niż do złamania zapałki. Jest tak krucha, tak bezbronna w naszych dłoniach, w naszych ustach. Można z nią zrobić wszystko. Nie? I to, w co wierzymy w Kościele, to jest to, że ta hostia mocą Słowa Boga,
nie mocą słowa kapłana. Mocą słowa Boga staje się samym Bogiem. Wszechmogącym, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Staje się naszym Stwórcą i dzięki temu możemy Go przyjąć. To jest zupełnie inna logika niż nasza. Bo jak rozmawiam z wieloma ludźmi, czy to w szkole, czy w konfesjonale, czy gdzieś tam przy okazji różnych rozmów, to wielu ludzi ma takie oczekiwanie, że chciałoby, oczekiwanie, czy może bardziej marzenie, pragnienie, że chciałoby, żeby Bóg w ich życiu zrobił coś tak spektakularnego, żeby oni już nie mieli wątpliwości, żeby zadziałał w taki sposób, żeby oni mieli pewność, że to jest Bóg. Żeby to było coś, co się dzieje, staje dla nich oczywiste. Nie, że dlaczego trzeba żyć w zgodzie z Ewangelią. Żeby nie mieć wątpliwości co do tego. A właśnie okazuje się, że Bóg działa nie przez jakąś potęgę, tylko przez kruchość i delikatność. Przez to, co bezbronne. Poza Eucharystią popatrzmy chociażby na krzyż. Nie było momentu w życiu Jezusa, kiedy on by był bardziej bezbronny, bardziej zdany na łaskę i niełaskę ludzi, na ich albo życzliwość, albo ich nienawiść. I to nie jest tak, że Jezus nie mógł nic zrobić, bo mógłby prosić Ojca, dałby mu 12 zastępów aniołów i by nie musiał iść na krzyż, ale on wybrał tę drogę. Drogę bycia bezbronnym, drogę bycia skrzywdzonym, po to, żeby nie krzywdzić innych. Po to, żeby objawić swoją wszechmoc, swoją moc stwórczą i żeby przez to otworzyć nam drogę do nieba. Znaczy, to jest ważne, żebyśmy my sami takiego Pana Boga poszukiwali w swoim życiu. Nie Boga w chwale, w splendorze, w majestacie, w czymś niesamowicie wielkim i majestatycznym, tylko w tym, co kruche, delikatne i bezbronne. Mówię o tym wszystkim, bo chciałbym was w tym momencie, moi drodzy, zaprosić do tego, żebyście sobie pomyśleli w swoim głowie, w swoim sercu o tym, co w twoim życiu jest takie bezbronne, kruche, delikatne. Takie coś, że nie chciałbyś tego pokazać nikomu innemu, albo mówisz o tym tylko zaufanym osobom, albo może coś takiego, czego wstydzisz się przyznać sam przed sobą. To mogą być bardzo różne rzeczy. To może być wrażliwość, to może być to, co do mężczyzn, nie, że płaczecie na wzruszających filmach, to może być jakiś kompleks, to może być jakaś trudna relacja, może być jakiś nałóg. To mogą być bardzo różne historie. To może być też to, że czujesz się czasami z siebie dumny, ale wstydzisz się tego przyznać, bo myślisz, że inni pomyślą, że jesteś egoistą. Nie? Co masz takiego w sobie kruchego i delikatnego? No to jest ważne, żeby sobie to uświadomić, bo nie chcę mówić, że na pewno, ale to może być to miejsce, w którym w twoim życiu chce zadziałać Bóg. Przez które Bóg chce w twoim życiu pokazać Jego wszechmoc i Jego moc stwórczą. Tylko ważne jest to, żeby w tym miejscu, w tym, co w moim życiu jest takie bezbronne i kruche, żeby w tym miejscu Boga szukać. To jest lekcja, którą musiał odrobić święty Piotr. Ja w ogóle uwielbiam tę postać. Bo to jest pierwszy papież, apostoł, który widział najwięcej cudów Jezusa, który słyszał wszystkie jego kazania, a jednocześnie, kiedy przyszedł moment próby, to on poległ. Piotr na początku buntował się przed tym, że Jezus musi być bezbronny i musi iść na krzyż, ale ostatecznie mówił do niego w trakcie ostatniej wieczerzy: no dobra, Panie Jezus, skoro musisz, pójdę razem z Tobą, niech się wydarzy, nie? Będę tam razem z Tobą. Nie podoba mi się, ale okej. Twoja droga, chcę być twoim uczniem. Potem w Ogrodzie Oliwnym, kiedy przyszli po Jezusa żołnierze, Jezus staje bezbronny przed nimi, a Piotr sięga po miecz i odcina ucho. Jezus wybrał drogę bezbronności, Piotr wybrał drogę przemocy, chociaż był bardzo blisko Jezusa.
ale okazuje się, że niewiele z tego zrozumiał. Że on też taki musi się stać. Bo bycie chrześcijaninem nie polega na chodzeniu do kościoła, nie jedzenia mięsa w piątek i tego, żeby codziennie odmówić pacierz. Ale chrześcijaństwo polega na tym, że chce wybierać to, co Jezus by wybrał. Że chce naśladować Jezusa w Jego sposobie funkcjonowania. Czyli skoro Jezus wybiera bezbronność, to ważne jest to, żebym ja też wybierał bezbronność. Skoro On wybiera kruchość, to ważne jest to, żebym ja przed ludźmi nie stawał w postawie agresora. To jest być albo nie być chrześcijanina. Bo Bóg wybiera to, co kruche, delikatne, bezbronne, wrażliwe. Więc kim ja będę, jeśli nie będę wybierał tego, co On? Jeśli będę wybierał zupełnie inną drogę. Prośmy Pana Boga o taką łaskę dla każdego z nas, żebyśmy w swoim życiu, szukając Pana Boga, żebyśmy szukali Go właśnie w tych miejscach, w naszym życiu, gdzie jesteśmy bezradni, bezbronni, gdzie jesteśmy narażeni na cios, na wrażliwość. Bo te miejsca wybiera Bóg po to, żeby objawić swoją wszechmoc i moc stwórczą. Nie wybiera siły, wybiera kruchość. My też to wybierajmy, żebyśmy byli Jego uczniami.